Dzień dobry wieczór. Z tej strony ponownie Starki. Oto i Ratropolis. No i cóż, dzisiaj nawigator. Oczywiście dalej zanieczyszczenie 5. No niedługo i tak będziemy wskakiwać pewnie na wyższe stopnie. Nie wiem, czy pojedynczo, czy już od razu na dziesiątkę, czy jak wiecie, no ale tak, będziemy. Ale najpierw chciałbym ukończyć wszystkim tą piątkę. Ewentualnie powiedzmy, jeśli jeszcze jeden cykl nie zaliczę, powiedzmy, jedną z postaci, to może przejdę na zero i potem jakoś coś, ale dobra, mniejsza z tym, najpierw tak. Muszę się skupić na rozgrywce, oczywiście, jak zwykle nierozgrzany. Zaczynam nagrywać w najgorszym momencie, który chyba dla mnie może istnieć. Ale no, taki trochę standardzik już, więc nikt z was nie powinien się być taką, nie powinien się szczególnie jakoś dziwić. To może narzekam na czas, w którym nagrywam przy czasie, ale dobra. Majtek, jeszcze jeden strażnik, okej. No i tak, woli ścisłości, chyba mam już wszystko załatwione, tak żeby mieć przetrwanie na kilka rund. Dobra, szybko tam. Okej. I dobra. I szczerze, właśnie jeszcze tak wracając jedną sprawą, nie mam żadnego pomysłu, jak tym przejść. Więc to jest totalny, po prostu zielony, jestem totalnie zielony, bo nie mam żadnych pomysłów w przeciwieństwie do tego, co było ostatnio, dajmy na to szamanem, gdzie no, na początku nie było niczego, potem stwierdziłem, dla mnie to można spróbować pod te ćmy. Tak samo jak z budowniczym, wiecie, próbowałem zawsze pod skorpiony, czy coś te jedne, co to handgunery tak zwane, ale powiedzmy, że nie będę ich próbował, jeśli nie zdobędę ich, jakby ten jadł powiedzieć, no do fali. Dobra, no jeśli po pierwszym bossie po prostu ich nie będę miał, to wtedy odpuszczam gromadzenie ich i próbowanie grać pod nich, oczywiście. Jeśli natomiast ich zgromadzę, będę miał, to no, mogę zaryzykować. I co my tu mamy? Zaryzykuję, oczywiście, bo co innego mogłem dostać? Oczywiście jedną kartę majtku będę musiał wyrzucić. Nie ma przebacz, nie chcę trzymać ze sobą ich aż tylu. W szczególności w momencie, w którym oni są tak naprawdę mało przydatni. Dobra, chodźcie szybciej trochę, wrogi. Stać mi na chałupę. Nie zdążymy kupić. Super. Po prostu super. I teraz zrobię największy idiotyzm, jaki mogę zrobić. Chcę. Trzy karty do mojego doradca. Niech będzie doradca. No nie najgorzej. Naprawdę nie najgorzej. Domek, usuń kartę, błogosławieństwo. Na razie wezmę dom, bo jeszcze jednak za wcześnie na usuwanie kart. Wiecie, zawsze może się okazać, że będzie bezcenny i przydatny ten dodatkowy majtek, żebym mógł, nie wiem, szybko aktywować sobie jakąś armię kryzysową czy coś. Ja, jakbym jeszcze był w stanie takie rzeczy zrobić. Więc mnie nieważne, jakby to wyglądało, i tak bym coś zepsuł, zlamił i w ogóle by nie wyszło. To jest tylko moje zdanie na mój temat. Nie musicie się z tym zgadzać ani nic. Okej, dobra. Mam tutaj jeszcze jednego takiego. Losową umiejętność, losowy budynek albo trzy szczury. Budynek. Latarnia. Nawet nie wiem, co daje latarnia. O, bardzo fajne. Nie jest może najlepsze, żeby nie byłoby jednak to 200 do kosztów. Trafi zaboleć w moim odczuciu. Ale no, plus 2 do kart podczas przetasowania. Akurat taki bonus może to zrekompensować nawet bardzo dobrze. Ile to mamy? 80, dobra, czyli mogę zarzucić. Zlecenie jakieś. Co? Rozgłos nie wzrasta, kiedy zagrywane są karty rozgłosu. Otrzymaj startowego doradcę dla swojego dowódcy, otrzymaj doradcę boss. Aha, chyba rozumiem, o co chodzi. Więc tak, powrócił zwiadowca, porwany przez ogromnego szczura pirata. Słyszałem, że nasz drugi kapitan jest zimnokrwisty, bezwzględny. Cóż, ja jestem jeszcze gorszy. Zabijam każdego, kto śmieje mi się sprzeciwić. Bahaha. Jego przerażający śmiech wzbudza strach pośród twoich szczurów, ale zwiadowca zdaje się uśmiechać. Ser, wygląda na to, że oni nie mają pojęcia,
pokaż im, co masz najgorszego. Aha, rozumiem teraz. Okej. Okay. Gotowany z jodowca to idealne danie. Przez następne 300 sekund rozgłos nie wzrasta. No cóż. Ciekawe, ale nie mam. Aha, dobra, już chyba rozumiem. Jeśli po prostu będę miał coś, jakąś kartę, która zbiera na sobie te negatywne koszty, to ma być dużo potężniejsze, że negatywny koszt. No, albo to jest, prawdę mówiąc, zniszczyłem moje miasto niezliczoną ilość razy. Takie prawdziwe. A wiecie co? Zobaczymy. Okej. Okay. Widzę tutaj już naprawdę fajną rzecz. Teraz już, no. Tak definitywnie mówiąc, nie muszę się przejmować niczym. Po prostu domki na domki, inne rzeczy na inne rzeczy, będzie fajnie, szybko. I cóż, to już jest czwarta fala, co oznacza, że jeszcze mamy tylko jedną falę na to, żeby zdobyć, wiecie. Jak to się nazywało? No, słów mi brakuje. Moje kondolencje, cóż. Trudno się mówi. Tak, jednego już usunę, bo czemu nie? No, handgunerów, czy tam nie wiem, jak oni się to będą nazywać. Rozgłos po użyciu. Przez następne 5 sekund zadaje 100 obrażeń obronnym przeciwnikowi, jeśli inne karty nie są użyte przez 5 sekund. Okej, okay, fajne. No, zawsze przydatne tutaj jakieś misje. Powiem wam szczerze, że jest to ciężki wybór, ale dobra. Wezmę coś takiego. Jeśli nie będę tego za często używał, to powinno zadziałać dobrze. No, a póki co proszę, ładunki. Jakieś zlecenie kolejne? Okej, bomba zawsze. Latarnia, rabunek, okej. Aha, chwila, to co? Teraz bossu nie idzie? A, to mam więcej czasu jednak. No bo jak już mówiłem, ja do pierwszego bossa daję sobie czas na zdobycie. Fajne, fajne, ale trochę ryzykowne. Dwa domki. Zdecydowanie dwa domki. Tego nie muszę używać raczej. Tu muszę jednego takiego dorzucić. Jak tutaj wygląda? 3, 2, tutaj jest 2, 4. Okej. Czyli teraz trzeba będzie znowu tą stronę wspomóc. Wybuchaj, bomba. Karta oczyszczenia albo tamto, nie no. Karta oczyszczenia. Innej opcji niestety nie ma. Dobra. Dawaj to tego bossa. No, idzie on czy nie? Okej. Okay. Czyli po prostu wybieram, 5 sekund mija i piu. Dobra, fajne. Co prawda będę musiał tego jak najrzadziej używać, dopóki nie mam gilotyny, czyli innych sposobów na te zmniejszanie tej całej sławy, czy jak to się tam nazywa. No. Szczerze, to jest to dobry substytut moim zdaniem. Karty atak czy coś. Co prawda na razie, bo później atak mógł to przerosnąć to porządnie. Komandor. Po użyciu plus 10% szybkości dla przyjaznych sojuszników na 10 sekund za każdą zdobytą unikatową kartę wojskową. Wiecie co? Nie pamiętam, żebym miał coś takiego, ale biorę. Bo już chyba wiem, po co tym razem będę grał. Różnorodność wojskowa. Dobra. W takim wypadku, no... oczywiście, tak. Jednego komandora mógłbym niby tu wystawić. A, dystansowiec. Okej, okay, dobra, to tym bardziej wystawię. Co prawda nie jest on jakiś najlepszy szczególnie. No i ten bonus pewnie się zużyje, zanim się aktywuje wszystko, ale no. Okej, okay, ta strona już jest wystarczająco mocna. Teraz tamtą trzeba będzie trochę wzmocnić i będzie dobrze. Przy okazji tej bomby postawię, może coś akurat się wybuchnie na nią. W sumie teraz najlepsze, co by mogło być, to... jak to się nazywa? Był taki jeden ten cały... brakuje mi słów. No doradca, co tam podwalił chyba zasięg jednostek.
Już nie wiem, czy on podwajał zasięg dystansowych, czy on podwajał zasięg tych tylnych po prostu. Ich dystansowych super się tylnych to. No nie aż tak dobrze. Okej, wiosłowanie, pudełko. A, no pudło, najlepsza rzecz jaka jest. Albo poziom przywódcy. Pudło. Biorę pudło. To jest po prostu stabilne źródło dochodowe, więc... Po prostu nie jestem w stanie odmówić pudełku. Dobra. Dobra, chodźcie wrogi. O, kupiec sprzedaż. Okej, okay, to na pewno i... Może też być. Dobra. Chyba mam wszystko ogarnięte na tyle, na ile się to w ogóle da ogarnąć. No niestety wróg już przelazł za mur, więc za dużo nie zrobię. No w takim razie odrzucimy kartę, niech to będzie to. Jakoś już odrzuciłem kartę i wszystko, co następne rozdanie będzie bardzo bogate w ilość kart. Jeśli bym miał małą talię, to bym mógł w ten sposób dobierać zawsze całą rękę. Ale no. Dobra, mur. Oczywiście tutaj się pojawiła skrzynia. Złoto, usuń poziom. Poziomy są bardzo cenne, ja to wiem, ale... Z drugiej strony usuwanie też może być przydatne. No nie, no dobra, wezmę chociaż trochę tych poziomów. Bez nich to de facto to w sumie... Nawet jeśli będę chciał szybko naładować sobie komandora czy coś, to będzie tylko jednorazowe. Aha. Jeśli usunę 4 karty, jestem w stanie już mieć wiecznie pełną rękę. Dobra. W takim wypadku ser. Ter. Wikt na ser. Pudło. No i teraz tylko zobaczmy, gdzie jest gorzej tak naprawdę. O, tu jest ilu strażników? 2, 4 kotwicowych, jeden taki. Tu jest 4 strażników, 3 kotwicowych, dobra. Jest tu gdzieś to potrzebne jakoś. Ojej, już od tego idzie. Niestety ustawiłem w złym miejscu. A nie, jednak dobrze. Jednak dobrze mimo wszystko. Tutaj natomiast sytuacja wydaje się być spokojniejsza, nie widzę tylu tych... Plujów wybuchowych. Owszem, te szczury te... O, też są groźne, ale no. Bym odczuć nawet nie w połowie tak bardzo jak tamte. Okej. Ha. Niech moi ludzie zdecydują, albo strać połowę złota. Połowa złota to 300, ale pewien doradca biorę. Dobry wybór. Zdecydowanie dobry wybór. To jest tak, błogosławieństwo, zdobyć kartę. Albo usuń kartę, nie, no błogosławieństwo, muszę komandora jak najbardziej, wiecie, sobie stanić, jeśli chcesz, żeby potem móc używać ich jako mojej głównej siły napędowej. Dobra. Teraz z tej strony bossu idzie. Okej. No więc nie ma co czekać. Na takiej okazji właśnie mam... tę kartę. Jest okej. Wbrew temu, co może się tutaj wydawać, to jest naprawdę okej. Chyba tutaj nie potrzebujemy komandora. Tym bardziej. W sumie jeśli tak ma ginąć armian, co? Postawię drugiego komandora, niech po prostu będzie trochę lepiej. Okej, i teraz nagroda. Mi 25% kosztów wszystkich kart wojska. Zdecydowanie. Okej, teraz tak, błogosławieństwo. Mogłem najpierw zrobić ten, jak to się nazywało. No to inne, ale dobra. Komandor już jest w miarę tani, więc super, tak. Teraz pomarańcze, gdzie są bardziej poranieni. Chyba tutaj. I teraz tak, rabunek. Ser. Tak, wikt, tak. I ponownie będę miał przytasowanie na... mi się to stakuje. Nie, no za każdym razem będę miał już pełną rękę. Nawet tyle kart nie mogę dobierać. Bard, fajne, bardzo nawet, ale... Nie mam kart, kowal. Dobra, nie ma co dyskutować, bier kowala. Dzięki temu już nie muszę się martwić o ulepsz kartę, wiecie. Jeśli będę nawet musiał to brać, czy coś, co... Znaczy, gdybym mógł nawet to brać, to już nie jest to potrzebne, bo kowal
powoli, powoli, aż stanowczo po prostu nam zapewni ulepszenie wszystkich kart, które tu mamy do ulepszenia. Nie będę ukrywał oczywiście, że chciałbym, żeby pierwszy był Commander, ale jak wyjdzie, tak wyjdzie. A, dobra. Nasz Pantage to jest plansza beczek, więc tak. Będziemy mieć chociaż jednego Commandora, czy tam kilku z tyłu. Niekoniecznie wiecie Commandorów, ale kogoś, kto po prostu będzie beczki mógł eliminować. I teraz tak, co my tu mamy? Szczurnia. Dobra. Co my tu mamy znowu? Losowy budynek albo losowa ekonomia. Budynek. Mogło być lepiej. Dobra, magazyn zapasów. To tym razem nawet nie ma co się zastanawiać. Idzie to na pudło. Bo w sumie pudło prawie już nie miało ładunków. A jak zapewne dobrze wiecie, co ja uwielbiam korzystać z pudła, więc szkoda by było, żebym nie mógł go używać. Dobra. Szczurów niestety wolnych nie mam. Dobra, chodźcie. Chodźcie, wrogowie. Definitywnie będę musiał przerzucić się na jakichś innych niedługo już. Po tylu majtków to nic i tak nie da. I bum. Jeszcze jeden zginie, co zaraz ze strony Commandora. Oczywiście nie zginie. Usuń kartę albo błogosławieństwo. Commander i tak jest tani w miarę, to już mogę pomału eliminować zbędne karty, zaczynając od w sumie sera. No, ser chyba będzie najlepszym do odstrzału na początek. Znowu wydarzenie? Co jest tego tak dużo? Atak albo ciężka robota. Wezmę oczywiście. Dobra, idzie bossu. Oczywiście się zatrzymał tak, że nie mogłem go wybrać. Dobra, teraz jest już w miarę okej. Nawet nie wiem, co się dzieje, bo oczywiście muszę naprawić budynki. Oczywiście poza tym, że ginie mi prawie całe wojsko, przez co... Zaraz będą pewnie problemy. Szybko, póki jeszcze mam czas, trzeba postawić szczurnię. I co my tu mamy? Zo. Fajne, ale no, niekoniecznie. U. Bardzo dobra karta. Czego by nie mówić, czyli może wątpliwej użyteczności momentami, to jest naprawdę mocne w moim odczuciu. Teraz tak, jak działa tulipan po ulepszeniu? No, szybszy przyrost kosztów. Ale powiem szczerze, nie. I tak jest na początku nieopłacalny, zanim to się rozkręci, to dużym czasu minie. A to się nie opłaca i tyle. Tutaj, no zdecydowanie będą wytrzymali się. Więc tak, że wezmę. Nie będą dużo drożsi, ale no, ja się tego tak nie obawiam. I okej. Plac, w sumie żeby nie zagradzał mi ręki, to mogę postawić, tak. No i zaczynają się teraz najgorsze części, nie za bardzo mi szczurów nie mam, ani kasy. Ale dobra, mi szczurów jeszcze mam 5. Okej. Imigracja. Wziąłbym sobie, ale no nie stać. Jak zwykle. Dobra, ser. Teraz mnie stać, oczywiście. Pudło. I pewnie zrobiłem największy błąd w swoim życiu, teraz patrząc na to, że naciągałem znowu wrogowie, a ja nie mam żadnej armii. Dobra, proszę się chociaż szybko zbierać na komandora kolejnego, to może jeszcze przetrwam. Już nie. Na co komu komandor lepiej bombę postawić? Pewniejszą, wiecie, robotę. Dobra. Chociaż tyle. No nie, no szkoda mi 60 wydawać na jeden strzał. Aż przed
zastosowania minus 2, podatek minus 6. Albo jeden doradca, ale koszt wszystkich kart ekonomii. Niech będzie i tak, niestety. Mogło być lepiej. Jakaś fajna karta. Super. Nie. Mogę usuwać dalej sery, albo ustalić sobie kogoś. Trudno, usuwam sery. Chcę mieć jak najmniejszą talię, wiecie. I raczej właśnie muszę się liczyć ze swoim końcem. W sumie nie mam jak zapewnić obu stronom dobrej obrony. Dobra, tutaj jest oczywiście duża armia, ale i tak jeden taki może się przydać im. Na tą stronę oczywiście pójdę ze swoim atakiem, co chociaż trochę wspomogę obronę. Tylko szybki jest chwila, to zrzucę emigrację, tak. A może jeszcze się uda jakoś to odratować wszystko. A, usuwanie karty, oczywiście kolejny ser. Coraz lepiej, bo coraz mniej tego wszystkiego. I tak, pierwsze co to oczywiście tulipana muszę naładować. Wiem, że może niektórych może to dziwić, że tulipana marnuje to wszystko i tak dalej, no ale... Powiem wam szczerze, tulipan będzie naszą przyszłością, jeśli chodzi o zarobki. To prawda dopiero po kilku użyciach, ale będzie. Poza tym jeszcze też jest jedna karta, którą mogę ulepszyć, emigracja. Zdecydowanie jest skuteczniejsza, jeśli się ulepszy, więc tak. Bo teraz potrzebuję tulipana i emigracji tak naprawdę najbardziej. Doradca wojskowy, umiejętności, coś dobra, oczywiście wojskowy. No i bossu idzie. Nie wiem, jak mam to wybronić. No poza tym, że oczywiście teraz już nie ma, przebacz, muszę po prostu użyć tego, jak tylko będzie okazja. Najpierw muszę też poczekać, aż wystrzeli, zanim będę kolejne karty używać. Jeśli bym oczywiście użył tego wcześniej, to bym anulował swój wystrzał. Dobra, teraz tak, bomba mniej więcej tutaj. I może dzięki temu jakoś wybronię sytuację całą. Pudło w sumie, tak, nie daje teraz dużo. Ale przynajmniej będzie, tak. Oczywiście, nie mam już miejsca. Ani kasy. Znaczy bardziej chyba kasy niż miejsce. Jest źle, i to bardzo. Ale no, nie, żebym się przyjmował. No niestety właśnie z kart straży tylnej. Czy to musi być ich na tyle. Kolejny komandor albo kolejny, nie. Ze wszystkich opcji, no i tak on jest chyba najsensowniejszym wyborem. Poziom przywódcy, losowa karta wojsko ulepszona, oczywiście, że ulepszę wojsko. Mówiłem, że nie jest konieczne, ale poziom przywódcy teraz tak naprawdę mi nic nie daje. A jakaś przydatna rzecz? A nie, nic nie ma. Zaraz się tulipan przynajmniej aktywuje. Dorzucę im komandora, żeby się wreszcie cieszyli, że mają jakiekolwiek wsparcie czy coś. No i beczka. Nie, ja już zepsułem. Ja to czuję po prostu już, nie wiem czy w kościach czy gdzie, ale to jest przegrane. Szybciej daj mi na ten atak, gro. Przynajmniej beczkę wyeliminuję. Musi iść na atak z drugiej strony znowu. Usuwanie karty ma jakiś sens? Nie. Dom. Potrzebuję podatku, szczurów, wszystkiego po prostu, co istnieje. Ale bardziej chodzi mi bardziej nawet już... Tak, bardziej mi chodzi bardziej mi już nawet... No, połączę się i tyle. Ale zależy mi bardziej na... Nawet na podatku niż na tym wszystkim. Okej, co teraz tutaj zarzucić? Szczerze jego, bo jest tanią kartą, a też porządną.
Dobra, dom. Okej, tu jest akurat jedno wolne miejsce, to tak, tak. Super. Po prostu super mam sytuację finansową. Na pewno mi to pomoże wygrać z tym wszystkim. No i jest beczka, do widzenia, dziękuję bardzo. Zepsułem. I to akurat mogę przyznać, wiem, że zepsułem. Nie wiem tylko w którym konkretnym momencie, ale no. Gdzieś tam jakiś jeden wielki błąd zrobiłem, który teraz przypieczętował losy całej rozgrywki pewnie. Dobra, mam atak, ale jak ich wszystkich nie wybiję tym atakiem, bo mi on mało. Jest za dużo. No jedyne co mogę zrobić, to liczyć na to, że bomba zdąży wybuchnąć ich wszystkich, wyeliminuję. Dobra, tak z dwóch stron to już. To już tyle. Powiem szczerze, nawet nie wiem, czy jest sens dalej się męczyć z tym. Widzę już, powiem szczerze, synergię na tego gościa, pomysły. Ale zdecydowanie, jeśli się gra tutaj, to trzeba szybko inwestować po prostu w karty, które stabilny przychód złota zapewnią. I w ogóle, jednocześnie nie zaburzą za bardzo ekonomii całej kartowej. Więc wiecie co, ja już tu po prostu poddam tą osadę. Jako, że mam już 26 minut, to niestety ten odcinek będzie taki krótszy i jednocześnie mniej udany, ale może przynajmniej tak, będzie jakieś coś na odblokowanie, więc zobaczymy, co tym razem dostanę. 16 minut? Serio? Aha. Dobra, już widzę, mam kilka ciekawych. Porwanie, rozgłos 20, przy użyciu usuwa jedną losową kart z ręki plus 2 mieszczurów. Czyli bierz dużo kart, bylebyś tylko mógł brać i wymienię 15 na mieszczur przy użyciu tego. Co prawda coraz droższe, ale okej. Chociaż nie wiem, czy to usuwa na stałe, czy tylko chwilowo. Tutaj podobnie, tylko że nie zwiększa kosztów, a ma ładunki. Usuwa jedną losową kartę, usuwa 3 normalnych przeciwników. Super, tylko że oczywiście nie można na tym całkowicie polegać. Usuń wszystkie karty z ręki, za każde 5 kart dostaniesz skrzyń skarbów. To już jest zbyt ryzykowe. Ryzykowne, nie ryzykowe. A no, i tak fajne karty. Pewnie nie jeden raz okaże się, że je testujemy. A no, obecny moment, no cóż, no to tyle po prostu, więc dziękuję wam bardzo za uwagę, no i trzymajcie się. Hej, hej.